Siemano. Teraz trochę o multilayerze i o tym, do czego jest wykorzystywany. Jest coś takiego jak na przykład w Substance Painterze możliwość wykorzystania Dynamic Material Layeringu, czyli masz maski, które mówią, gdzie, w którym miejscu, jaki jest materiał używany, i taki default mówi o tym, że możesz mieć do czterech materiałów, czyli wszystkie takie materiały, które się na siebie potem nakładają. Są na odpowiednim RGB kanałach takiej tekstury z maską. Wtedy można sobie tajlować pod spodem dokładnie każdą z tych masek niezależnie. I tutaj jest taki przykład właśnie hydrantu, który ma użyty materiał typu multilayer. On ma ustawionych raz, dwa, trzy, cztery właśnie warstwy, gdzie ta warstwa zerowa to jest taka baza, i potem ustawiana jest tekstura masek, która odpowiednio mówi o tym, która maska jak ma wyglądać i jak się materiały te mają blendować. Tylko że to ma swoje ograniczenie, bo możemy tylko cztery materiały dostępne do wykorzystania. A multilayer jest takim trochę rozszerzeniem tego systemu, gdzie ilość tych warstw jest w zasadzie nieograniczona i mamy dużo większe możliwości co do mieszania tych warstw na konkretnym obiekcie. I teraz na czym to polega? Na przykład w takim painterze wyeksportujemy sobie wszystkie maski, które mamy dla różnych tych materiałów, i zapisujemy sobie je w katalogu, i dodatkowo tworzymy sobie plik JSON-a. W którym to pliku JSON-a definiujemy sobie taką tablicę masks i w niej konkretnie po kolei, jakie są te pliki w każdej konkretnej warstwie następnej. Następnie importujemy sobie taki plik JSON do silnika, bierzemy sobie import, możemy wskazać miejsce, do którego ma się nam zaimportować. Zaimportował się. I teraz w Asset Browserze możemy sobie otworzyć taki multilayer mask, i teraz widzimy, że on jest takim poszatkowaną teksturą z takimi tailami. I teraz dlaczego takie coś tutaj widzimy, a nie ma tych konkretnych masek? To jest po to, ponieważ ten resource jest w ten sposób zoptymalizowany, że gdy maska ma w pełni czarne elementy, na przykład tak jak tutaj, te dane są w ogóle niewykorzystywane. Dodatkowo, jeżeli byśmy mieli na przykład w drugą stronę, czyli na przykład wszystkie elementy byłyby białe, tak jak na przykład w tym przypadku, tutaj w tym rejonie, będą one wskazywały dokładnie ten sam element na tej teksturze dużej. Czyli można przyjąć, że to jest taki jakby atlas wszystkich takich kafelków z wszystkich warstw multilayer maski. I potem każda konkretna warstwa po prostu ma informację, który kafelek z tego atlasu ma być w którym miejscu dla danej maski. I pozwala to znacząco zoptymalizować wielkość resursa takiego multilayer maski. I na przykład tutaj mamy dokładnie informacje o tym, że też tutaj są czarne elementy i one będą niewygenerowane dla tego resursa. I teraz tak, mamy sobie na przykład taki obiekt. Dla niego ustawiamy materiał PBR Multilayer i podpinamy ten Multilayer mask w tym momencie. Żeby to dopiero zadziałało poprawnie, musimy jeszcze stworzyć resource typu Multilayer Set i możemy go analogicznie utworzyć poprzez stworzenie tutaj Multilayer seta. Tutaj akurat mam już stworzony jeden. Jest to resource, który zawiera listę wszystkich zestawów warstw, które są wykorzystywane. I analogicznie, tak jak tutaj mamy base layer, tak jak w przypadku tych prostych materiałów do multilayera, jest to warstwa na samym dole, a każda następna warstwa jest odpowiednio skorelowana z tym, co importowaliśmy w pliku JSON-a. I zaletą takiego rozwiązania dodatkowo
jest to, że jeżeli sobie zbliżymy się znacząco do danej powierzchni, widzimy, że ilość detalu jest bardzo duża, ponieważ możemy sobie to dowolnie zagęszczać. I tak na przykład w tym przypadku mamy taki parametr jak tiling i możemy sobie tiling zwiększać albo zmniejszać. Dodatkowo też można sobie zmieniać na przykład roughness i tutaj sobie też go odpowiednio skalować. Dodatkowo, żeby blendować sobie pomiędzy tymi wszystkimi warstwami, używamy takiej tekstury, która się nazywa microblend. I jest to zazwyczaj taka tekstura z jakimś szumem, noise'em, gdzie odpowiednie kanały RGB są wykorzystywane do blendowania tych warstw. Dodatkowo mamy na obiekcie możliwość dołożenia czegoś takiego jak Global Normal Map, czyli na przykład w tym momencie jest to taka tekstura, która jest rozłożona na całym obiekcie i mówi ogólnie o normalce, jaka jest przypisana dla całości tego obiektu. A to głównie dlatego, ponieważ czasem chcemy mieć jakieś takie większe detale na obiekcie, czy na przykład w tym momencie mamy tutaj ten hydrant, to na przykład tutaj te elementy są pobierane z tej globalnej normal mapy, a już potem w niższym stopniu jest robiony blend z tymi detalami z tych tekstur tailowanych, czy na przykład tak jak tutaj widzimy, mamy tą dużą normal mapę i potem ona jest dodatkowo jeszcze wzbogacana tymi rzeczami z tych tailowanych tekstur. Co jeszcze? Zaletą tego jest to, że mając na przykład taki obiekt, weźmy sobie do debuga. Mając taki obiekt, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda zużycie takiego multilayer seta. Proszę. Jeszcze raz. I w tym przypadku widać jakie jest zużycie, tak jakby ile jest konkretnie ewaluowanych warstw tekstur w danym miejscu. I na przykład mając warstwę, która w całości jest na przykład na samym szczycie stosu, a mimo wszystko, jeżeli poniżej mamy dużo innych warstw, które są na maskach, one są nieewaluowane, ponieważ już ta warstwa na samym szczycie stosu w całości, powiedzmy, pokryła nam obiekt i nie ma potrzeby, żeby dalej ewaluować te wszystkie tekstury. Dzięki temu to jest szybsze. Dodatkowo mamy możliwość zobaczenia, jaka jest ilość ogólnie warstw dla każdego tile'a, czyli coś takiego. I wtedy też widzimy, że niektóre kafelki mają więcej, niektóre mają mniej tych warstw, które trzeba sprawdzić pod kątem tekstu. Ilość, tak jak mówiłem, nie jest jakoś limitowana, ale per kafelek mamy maksymalnie 5 warstw, które możemy ze sobą blendować. Czyli na całym modelu możemy mieć bardzo dużo różnego typu tekstur,
ale dla każdego takiego kafelka jest wymagane ograniczenie posiadania maksymalnie 5 warstw. Oczywiście przy imporcie to będzie automatycznie też ucięte, jeżeli w danym kafelku mamy więcej niż 5 warstw, które wpływają na dany obszar, to one zostaną ucięte w taki sposób, że tylko te 5 najbardziej znaczących będzie wygenerowane. Dodatkowo trzeba podkreślić, że dla takiego modelu potrzebne są dwie UV-ki. UV-ka 2 jest dla maski, czyli wygenerujemy sobie taką UV-kę, która jest unikatowa dla całego modelu, głównie po to właśnie, żeby móc potem nakładać takie globalne normal mapy, a zwykła UV-ka to jest już taka UV-ka, która nam steruje, w którą stronę są tajlowane te tekstury. I dodatkowo jest tutaj taki jeszcze feature, że jak sobie przesuwamy ten obiekt, to te UV-ki, które mówią o tajlowaniu, są dodatkowo jeszcze randomizowane, więc jeżeli mamy nawet dwa obok siebie te same modele, to one nie będą dokładnie identycznie w ten sam sposób wyglądać. Czyli na przykład jeżeli mamy jeden model i dorzucimy drugi, to już na przykład detal, który jest tutaj w tym miejscu, a w tym miejscu jest nieznacznie inny. Więc nie trzeba mieć bardzo dużo różnorodnych modeli. Dodatkowo trzeba też pamiętać o tym, że te maski nie muszą być duże. Tutaj są na przykład wykorzystywane 512x512 maski, a właśnie ten detal, który tutaj jest wyciągany, takie poszarpane części pomiędzy maskami, jest to właśnie zasługa tych mikroblendów, tej tekstury, która robi takie mikroskopijnej wielkości blendowania pomiędzy warstwami. Wracając jeszcze na przykład do resource'a tego multilayer maski, w momencie jak sobie go otworzymy, mamy możliwość tutaj podpięcia dwóch resource'ów, żeby ulepszyć sobie ten widok, czyli na przykład w momencie jak chcemy sobie wyświetlić albedo, które byłoby wygenerowane, zostanie nam pokazany komunikat, że potrzeba wpiąć parę jeszcze dodatkowych rzeczy, więc używamy tej samej multilayer mikroblendów w tym miejscu i przerzucamy multilayer set to miejsce. I ogólnie zasada jest taka, że cały multilayer składa się z dwóch typów resource'ów. Jeden to jest ten multilayer mask, czyli informacje o tym, jak są składowane maski, w którym miejscu na obiekcie, jakie warstwy są wykorzystywane i z jaką siłą. A multilayer set to jest już tak jakby osobny resource, który mówi o tym, jakie są konkretnie tekstury i z jakimi parametrami. I plusem takiego rozwiązania jest to, że na przykład możemy mieć jedną multilayer maskę podpiętą na obiekt, ale każda z instancji może mieć trochę inne sety. Czyli na przykład możemy mieć hydrant, który ma tak samo rozłożone warstwy materiałów, ale już konkretne warstwy to są na przykład nowy pomalowany hydrant na czerwono, zarcydziały hydrant, hydrant jakiś popsuty z innymi zestawami materiałów, albo na przykład meble, gdybyśmy mieli, to wtedy można różne zestawy materiałów na meblach wykorzystywać. I tutaj w tym podglądzie mamy możliwość podejrzenia normalki, jaka jest wygenerowana, roughnessa, metalnessa i na przykład tutaj też, jeżeli sobie otworzymy ten multilayer set i będziemy edytować, załóżmy ten roughness, to będziemy tutaj widzieć w real-time zmiany. I chyba to wszystko. Na razie.